Bieszczady to jedno z nielicznych miejsc w Europie, gdzie wciąż występuje prawdziwie ciemne niebo. Powołany w 2013 roku Park Gwiezdnego Nieba zajmuje teren o powierzchni blisko 115 tys. hektarów. Powstał by chronić niebo w Bieszczadach przed sztucznym światłem, dzięki czemu panują tam świetne warunki do obserwacji gwiazd. W ubiegłym roku Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii Horyzonty, we współpracy z ukraińskim partnerem, zrealizowało projekt pod nazwą Karpackie Gwiezdne. Wjezdne Niebo, jednym z głównych celów przedsięwzięcia była promocja astroturystyki. Większość z nas sobie nie zdaje z tego sprawy, że nocą w Bieszczadach jest również cała masa turystów. Oni stoją w miejscach ciemnych, chociaż nie zawsze, na przykład na parkingu w lutowiskach jest ich bardzo wielu, gdzie obserwują na przykład meteory, które sobie po niebie wpływają, obserwują też wybrane obiekty, nieba i je fotografują, jest coraz więcej też zajęć poświęconych właśnie astrofotografii, takiej krajobrazowej czy astrofotografii astronomicznej, bo są jakby dwie, dwa różne typy fotografowania. No właśnie ci z teleskopami fotografują obiekty kosmiczne, a ci fotografowie tacy krajobrazowi fotografują całe Gwiezdne Niebo. W ramach projektu powstał film o parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady, który zrealizowała Telewizja Obiektyw. Film pokazuje jakby piękno tego obszaru, znaczy pokazuje problem zanieczyszczenia światłem w miastach. Owszem, to oświetlenie jest estetyczne często, no ale właśnie powoduje to, że nie widzimy gwiazd, a jednocześnie pokazuje piękno bieszczadów w dzień i w nocy. Film jest adresowany do ludzi, którzy interesują się turystyką przyrodniczą i szukają takich obszarów, gdzie mogliby na przykład sfotografować przyrodę czy, czy też gwiezdne niebo, bo, bo to jest część przyrody właśnie nocnej. Projekt Karpackie Gwiezdne Niebo był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.